Agata ze SOPW ujawnia, co pisze do niej Piotr. Kamery zgasły, a tu coś takiego, Agata i Piotr to jedna z najbardziej konfliktowych par w całej historii programu, Ślub od pierwszego wejrzenia. Małżonkowie prawie od początku ich wspólnej przygody nie potrafili się ze sobą dogadać. Obydwoje przejawiali zupełnie inny styl komunikacji, dzieliły ich też wizje przyszłości. Po emisji finałowego odcinka Agata zdecydowała się wyznać, co po zakończeniu produkcji pisze do niej Piotr. Agata i Piotr mają za sobą wiele sprzeczek, bohaterowie 10 sezonu programu mają za sobą trudne chwile. Już podczas podróży poślubnej zaczęły wychodzić nieścisłości i różnice między nimi. Po powrocie z wycieczki było już niestety tylko gorzej. Agata odczuła wyraźny brak zainteresowania swoją osobą po tym, jak w pierwszych dniach znajomości nie była w stanie odwzajemnić bliskości, którą chciał nawiązać z nią mąż. Kobieta przyznała, że nie tworzyła dystansu celowo, a postępowała w zgodzie z tym, co czuła. Pomimo interwencji psycholożek podczas trwania programu, małżeństwo nie przetrwało. Agata chce jak najszybciej dopełnić formalności rozwodowych. Wszystkie konflikty, które zawiązały się między małżonkami w trakcie trwania programu, prowadziły do nieuniknionego rozwodu. Piotr w dniu ślubu ze swoją żoną postanowił przyjąć jej nazwisko, które otrzymała po ojcu. Na tym polu również pojawiła się sprzeczka, kobieta chciałaby, aby mąż oddał nazwisko, które ma dla niej wyjątkowe znaczenie. Chodzi o pamięć o zmarłym ojcu uczestniczki. Piotr uparcie zostaje przy stanowisku, że nie zmieni przyjętego nazwiska. Duże kontrowersje budziły także kwestie relacji Agaty z synem Piotra. Uczestnik zarzucał swojej żonie, że ta nie interesuje się jego potomkiem. Uczestniczka wyjawiła również, jakie wiadomości pisał do niej mąż, już po emisji programu. Piotr pisał do Agaty po emisji programu, Agata przyznała, że chciałaby, żeby formalności rozwodowe zostały dopełnione jak najszybciej. Jeszcze nie ma za sobą rozmowy na temat rozwodu, ale liczy, że pójdzie to gładko. Uczestniczka zdradziła, co pisał do niej mąż po dłuższym braku kontaktu. Małżonkowie podczas całego eksperymentu spędzili ze sobą zaledwie 2 tygodnie. Piotr nie stawił się w dniu decyzji na spotkaniu ze swoją żoną i ekspertkami, łamiąc tym samym konwencje i zasady programu. Mężczyzna poinformował, że postąpił tak przez szacunek do swojej małżonki i jej rodziny. Agata nie wierzy w jego wersję wydarzeń.